Agata Młynarska od wielu lat witała nowy rok na scenie. W 2012 roku zdecydowała poprowadzić imprezę sylwestrową po raz ostatni. Nie wyklucza jednak, że jeszcze kiedyś poprowadzi Sylwestra. W tym roku również otrzymała propozycję od Edwarda Miszczaka. Odrzuciła ją. Dlaczego? Powód okazał się prozaiczny. Agata Młynarska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek w Polsce. Od lat 90. co roku była prowadzącą imprezy sylwestrowej. Od kilku lat jej miejsce zajmują inni prezenterzy. Okazało się, że Młynarska świadomie zrezygnowała z tej funkcji. Wyjaśniła to swoim fanom na Instagramie. W roku 2012 postanowiłam, że po raz ostatni poprowadzę Sylwestra na wielkiej scenie. Od lat 90. niezmiennie witałam Nowy Rok na telewizyjnych imprezach. I chociaż uwielbiam to uczucie, stan przechodzenia z butów emu i puchówki w cekiny i obtasy, to jednak nadchodzi taki moment w życiu, kiedy mówisz sobie dość, napisała. Wpis otoczyła zdjęciem, na którym z jednej strony zaprezentowała, jak wyglądała w trakcie przygotowań do wyjścia na scenę, a z drugiej, kiedy była już w pełni gotowa do poprowadzenia show. Przyznała też, że w przyszłości nie wyklucza, że weźmie jeszcze udział w telewizyjnej imprezie sylwestrowej. Pochwaliła się, że w tym roku również otrzymała propozycję od Edwarda Miszczaka. Dlaczego ją odrzuciła? W tym roku z Sylwestrem w Warszawie wygrały wakacje w Walencji. W tym roku otrzymałam zaproszenie od pana Edwarda Miszczaka do poprowadzenia Sylwestra w TVN. Było to przemiłe i bardzo dla mnie cenne, ale dzień wcześniej kupiliśmy z mężem bilety do Walencji, zdradziła Młynarska. Brakowało wam jej w tym roku na scenie stolicy Sylwestra. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.